Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Weekendówki. Dzisiaj omówimy sobie weekendówkę, jaką jest Napoleon Total War, czyli bardzo dobra, a zaraz do tego przejdziemy, co to jest za gra. Najpierw krótka instalacja. Oczywiście będziecie mieli tutaj takim ciemno-szarym kolorem w swojej bibliotece gier zaznaczone z czasem, jaki pozostaje do końca. No właśnie zakończenia tej weekendówki. I klikamy sobie, mamy tutaj instaluj. No i instalujemy, ta gra jest no chyba bardzo pojemnościowa, bo mi się wydaje, że 22 giga, albo 12, no nie wiem, chyba 22. Ale gra jest rzeczywiście znakomita i dowiecie się zaraz dlaczego. No dobra, no to przechodzimy do omówienia tej gry. Tam, da, dam, dam. Bardzo dobra muzyka nam tutaj towarzyszy w tej grze, ale to nie jest jedyna zaleta tej gry. Otóż jest to gra strategiczna, turowa typu RTS z epoki napoleońskiej, jak się możemy domyślić po tytule. Jednak chyba trzeba trochę to ściszyć, ale to zobaczymy. Chyba jest dobrze. Napoleon Total War, czyli kolejna część gier typu Total War, czyli wojna, wojna i jeszcze raz wojna turowa. W tej grze mamy dostęp... Jednak trzeba. W tej grze mamy dostępne trzy kampanie. Jest kampania włoska, skąd wywodził się... Przepraszam. Od 1796 roku do 1797 roku. Kampania egipska od 1798 do 1800 roku i europejska najdłuższa, bo trwająca aż 7 lat. Tak. Kampania europejska od 1805 do 1812 roku. Gra toczy się tak jak w rzeczywistości. Miałem okazję grać na przykład w Medieval 2 Total War i tam naprawdę rzeczywistość powalała, jak wszystko można było rozegrać, jak wszystko można było zdziałać. Na przykład w Polsce była husaria, był król polski z tamtego okresu, no i mam nadzieję, że w tej grze też tak będzie. Mamy tryb gry wieloosobowej i tryb gry pojedynczej. No to co? Bitwę Napoleona, to jest kampanię, możemy oczywiście zagrać na Multiku Total War w sieci. Mamy jakieś pokoje, ale do nikogo wbijać nie będziemy. No, sami przetestujcie grę. Weźmiemy kampanię Napoleona. Patrzcie, jest jeszcze tutaj jedna kampania, której nie możemy. Chyba mamy tylko jedną kampanię Włochów. Tak. Tylko kampanię Włochów, to pokażę wam krótko, zrobię wam krótką prezentację z tej gry, ale taką krótką, żeby wiecie, nie pokazywać wam wszystkiego, bo to taki spoiler trochę dla was, taki niewyobrażalny spoiler. Mam nadzieję, że zdążę w przerwie tego meczu Ukrainy z Włochami, Boże, z jakimi Włochami, z Francuzami. Dobra, słuchajcie. Innych zaś płonie ogień, który może ogarnąć świat. Gra jest w polskiej wersji językowej, nawet z dubbingiem. To decydujący moment wojny pomiędzy Francją a koalicją. Większość francuskiej armii jest obecnie uwikłana w... Przydzielono misję. Czyli tak jak we wszystkich tego typu grach, jak pamiętam. Mamy do dyspozycji miasta, które możemy rozwijać, charakterystyka regionu. Jednak zwiększy trochę ten dźwięk, mowa, ogólnie główny, wszystko damy. Tak. Kliknij prawym przyciskiem myszy, by przemieścić armię w dowolną część podświetlonego terenu. Atakuj, klikając prawym przyciskiem myszy wrogie wojsko lub miasto. Swoje armie możesz też łączyć, umieszczając je w tym samym miejscu. Dobra, cicho. Porządek publiczny, dobra, dobra. Budowa. Ta karta przedstawia wszystkie budynki istniejące w miasteczku lub mieście. No, wiem, grałem w te gry tego typu. To jest... Podatkowy sąd. Ale po co?
Zmiana typu budynku. Dobra, zrobimy sobie sąd dla porządku publicznego, a zobaczmy, co będzie. Spacją sobie przyspieszamy. Ojej, trochę mamy więcej. Sprawdzimy szturm. Ojej, to się chyba wplątałem w bitwę. No dobra, to już bez spoilerów, żebyście mieli jakąś zabawę. Tylko pokażę wam, jak wygląda grafika na polu bitwy i się z wami po prostu już pożegnam. Napastnik Jean Sierger. Obrońca Michel Colli. I co? To jest tylko taki mały spoiler, żebyście wiedzieli. Ja nie chcę wam tutaj spoilerować na maksa. No. Dobra. Generałowie rozstawiają swoje wojska zgodnie z rangą. Generał wyższy rangą rozstawia po dowódcach niższych rangą, co pozwala mu... No, widzicie? Mamy... podpowiedzi. Silny upał lub mróz zmniejszają morale jednostek nieprzywykłych do życia i walki w takich warunkach. Widzicie? Oblężenie miasta wygląda normalnie, jakbyśmy walczyli w mieście. Czego brakowało w poprzednich częściach, kiedy to po prostu nie mogliśmy wchodzić do miasta, po prostu stawaliśmy przed murami obronnymi, ale bez spoilerów. Bez spoilerów, po prostu rozmieszczę tutaj na moje wojska i zacznę moją wspaniałą kampanię, jak myślę, rozgrywkę. Ach, proszę bardzo, proszę. Wszystkich zaznaczymy. Spoiler! Ty-try. Atakujemy! Dziękuję wam za oglądanie tej weekendówki. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, niech zostawi komentarz i da łapkę w górę. Jeżeli mu się oczywiście podobało, jeżeli nie, no to już łapkę w dół. Ja od niego nic nie wymuszę, chociaż że nie powiem, że motywuje mnie to do dalszej pracy. Chociaż że trochę tak jest, ale nie, że nie będę żebrał łapki, bo wiem, że wy tego nie lubicie. Sam to ja nie lubię, jak jakiś youtuber żebrał łapki. No dobra, niech sobie żebrają. Ja i tak takich ludzi po prostu nienawidzę. A wy grajcie, grajcie póki czas. Grajcie, moje wojska Napoleona są gotowe do natarcia. I mam nadzieję, że nie sprzedamy tanio skóry. A więc dziękuję, nie spoileruję. Trzymajcie się, cześć.